Cześć, witajcie, tutaj Monika i Perfumowy Orient Express. Dzisiaj przygotowałam dla Was przegląd zapachów marki Fragonard i Roger and Gallet. To jest film, który powstaje, ponieważ prosiliście mnie, aby przedstawić bliżej zapachy z serii najlepsze z najmniej znanych. Tam pod filmem, do którego Was odsyłam, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, tam pod filmem pojawiły się komentarze, że bardzo prosicie, abym przedstawiła wszystkie te zapachy bliżej. Tak też czynię z wielką przyjemnością, bo znam je dobrze. Większość z nich miałam już dawno, dawno temu, albo teraz mam. Także bez problemu mogę Wam je przedstawić. Więc zacznę dzisiaj od marki Fragonard. Jest to marka z ogromnymi tradycjami, która powstała w 1928 roku w Grasse we Francji. To jest ta mityczna miejscowość, gdzie kwiaty pachną najpiękniej. I marka Fragonard ma tam swoją taką manufakturę, gdzie dużą wagę przykłada do naturalności składników. Ma również swoją siedzibę w takim XIX-wiecznym pięknym budynku, a obok jest Muzeum Perfumiarstwa, także jest to naprawdę taka marka bardzo szanowana, ale wciąż mało znana w Polsce. Zatem, moi kochani, dzisiaj przedstawię Wam dwa zapachy, bo są tego warte. I marka Fragonard podzieliła swoje zapachy na pewne grupy i ja przedstawię Wam dwa zapachy z grupy Jardin de Fragonard, czyli Ogrody Fragonard. I te zapachy były inspirowane starymi, pięknymi perskimi ogrodami. One się nazywają Mughal. I one są wpisane do dziedzictwa UNESCO jako cud natury, te ogrody perskie. Także zapach Heliotrop Ginger, ten właśnie zapach, który posiadam, był inspirowany tymi ogrodami perskimi. Natomiast ogrody, perskie ogrody, były inspirowane taką ideą powstania utopijnego miejsca, takiego pięknego jakby raju na ziemi, gdzie ludzie koegzystują z naturą w sposób harmonijny, tak? Zatem taka jest idea i powiem Wam, że dzięki temu zapachowi ja zobaczyłam zupełnie inne oblicze heliotropu, a może tak naprawdę po raz pierwszy poczułam, czym de facto ten heliotrop jest. Dlatego, że ja miałam wiele zapachów z heliotropem wcześniej, między innymi Kenzo Medley, między innymi Kenzo Amour, między innymi Satin Lalique. Ale wszędzie tam heliotrop był obecny, ale nie był królem kompozycji. Natomiast w tym zapachu Fragonard to jest król kompozycji. To jest po prostu ta nuta, która zachwyca. Dla mnie jest to zapach romantyczny, pudrowy, błogi, buduarowy, zmysłowy zapach, w którym naprawdę można odpłynąć dzięki temu zapachowi. On jest tak niezwykle błogi, otulający, zmysłowy. Przenosi nas w inny świat. No, w teorii miał być to świat ogrodów perskich. Natomiast dla mnie jest on bardziej taki właśnie buduarowy, zmysłowy, seksowny, jednocześnie delikatny i romantyczny. I żeby Was bardziej wprowadzić w ten klimat, w klimat tych ogrodów perskich, no chciałam Wam puścić, chwileczkę, dajcie mi chwilkę, perską starą muzykę. Taką tradycyjną, na tradycyjnych instrumentach, abyście poczuli ten klimat. Ok? Piękna muzyka. Prawdziwie orientalna. Okej, to tylko taka próbka, aby wprowadzić Was w klimat. Co ma w środku ten zapach? Już tutaj sobie przygotowałam notatki, żeby niczego nie pominąć. Otóż ma on pomarańcze i bergamotkę w nutach głowy, imbir, cynamon, jabłko i róże w nutach serca. Powiem Wam, że nie czuć za bardzo tego jabłka, róży, cynamonu. Jest oczywiście, podbija ten zapach. Czuć, że ten zapach jest bogaty. Natomiast czuć najbardziej właśnie bazę, czyli heliotrop, wanilię, fasolę, tonka.
No dlatego jest to zapach niezwykle otulający. To jest po prostu puder pełen pyłku kwiatowego, otulacz, po prostu cudo, cudo. Powiem Wam, że gdyby on był trwalszy, to mógłby spokojnie wskoczyć do mojej pierwszej piątki ulubieńców, a nawet może mógłby być moim signature scent, ponieważ ja od lat szukam takiego zapachu miękkiego, błogiego, takiego właśnie takiego, takiej chmury, jednocześnie lekkiej, jednocześnie zmysłowej, romantycznej, takiej pełnej niedopowiedzenia, buduarowej chmury. I ten zapach spełnia te kryteria. Powiem więcej, on mi przypomina pierwszą, pierwotną wersję zapachu Hypnotic Poison Diora. Ja miałam tę pierwszą wersję i powiem Wam, że ona była właśnie w takim klimacie również buduarowym, zmysłowym. Oczywiście innymi środkami uzyskano tam ten efekt, bo tam jest więcej migdałów, jest kokos, jest drzewo sandałowe, są po prostu inne składniki, ale efekt jest ten sam. To jest taka miękka, zmysłowa, otulająca chmurka, po prostu coś pięknego. I powiem Wam jeszcze, że właśnie ten zapach przypomina mi w klimacie, w tym miękkim klimacie buduarowym, stare Hypnotic Poison. Nowsza wersja niestety no, nie spełnia moich oczekiwań, ponieważ jest zbyt płaska i zbyt syntetyczna, kiedy porównam ją z tamtą. Niestety, Dior kastruje swoje produkty. Szkoda, wielka szkoda. A jeszcze, żeby Wam powiedzieć coś więcej na temat tego zapachu, zacytuję Wam fragmencik dosłownie recenzji z Fragrantiki, ponieważ oddaje ona to, co ja też czuję. Według pewnej recenzentki ten heliotrop przypomina mocno rozgrzany słońcem ogród, czarowny ogród, w którym pyłki unoszą się i tańczą wolno z delikatnymi podmuchami wiatru. No piękna, poetycka recenzja. I taki jest ten zapach. Natomiast on mnie oczarował i jednocześnie mnie rozczarował trwałością. Niestety trwałość jest marna, 2-3 godziny, projekcja jest blisko skórna. No oczywiście, kiedy przykładam rękę, to ja czuję ten zapach, ale to nie jest zapach, który będzie czuć od nas z daleka. A ja lubię czuć zapach, kiedy idę, kiedy się przemieszczam. Lubię, kiedy za mną ciągnie się jakikolwiek obłoczek tego zapachu. Natomiast no, tak czy inaczej jest piękny i ja go rekomenduję. Być może na Waszej skórze będzie się lepiej sprawował. A teraz drugi zapach marki Fragonard, który też polecałam jako najlepszy z najmniej znanych, to Santal Cardamon. Śliczna buteleczka. I tutaj od razu Wam pokażę Roger & Gallet Fleur de Figuer. Tak to wygląda. Ok, więc Santal Cardamon to jest zapach, który ja sobie w głowie nazwałam, to jest Dolce Vita dla mężczyzn, bo jest on o wiele bardziej uniseksowy w wydźwięku niż heliotrop. Dlatego, że heliotrop jest ultra kobiecy, natomiast Santal Cardamon jest ultra energetyczny. To jest zapach, po prostu bomba energetyczna. To jest coś niesamowitego. Kardamon w taki sposób jakby podrasowany innymi składnikami, no że naprawdę obudziłby zmarłego. No, ten zapach jest niesamowicie energetyczny, piękny. Co on ma w składzie? Już tutaj Wam przeczytam szybciutko. Czerwone jagody, pieprz, kardamon, kadzidło, wawrzyn, piżmo. Co tam jeszcze jest? Jeszcze coś tam jest, tylko nie widzę. Nieważne. Chodzi o to, że po prostu on ma takie składniki, które mają niektóre bardzo dobrej, wysokiej jakości produkty męskie, tak? Właśnie wawrzyn, jagody, pieprz, kadzidło, wawrzyn głównie tutaj jest takim właśnie składnikiem, który nadaje wydźwięku uniseksowego. Santal Cardamon. Wydaje mi się, że jest lepszej trwałości niż heliotrop, niestety. Ale obydwa rekomenduję, są naprawdę piękne, to są naprawdę piękne zapachy i w ogóle więcej zapachów z tej serii Jardins of Fragonard, bo tam jest jeszcze jaśmin, jest jeszcze róża, także bardzo polecam, aby je poznawać, jak na taką, jakość kompozycji jest naprawdę wysoka, no trwałość rozczarowująca. No, ale może coś za coś, bo może dlatego one są tak mało trwałe, bo są po prostu naturalne. Nie wiem, nie jestem chemikiem. Natomiast teraz opowiem Wam o Fleur de Figuer. Jeszcze raz pokażę. To jest wersja EDP w ciemniejszej butelce.
Jest jeszcze wersja EDT w jaśniejszej, takiej samej, tylko jaśniejszej butelce z naklejką różową. Natomiast ta jest taka bardziej bordowa, wiśniowa naklejka. Także Fleur de Figuer w wersji EDP powstał w 2015 roku, wersja EDT w 2013. Jest to zapach marki, która również jest bardzo szanowana, francuska, produkująca kosmetyki i perfumy, wody kolońskie dobrej jakości. I tutaj trwałość jest bez zarzutu. Fleur de Figuer pachnie bardzo długo, bardzo intensywnie. Ma doskonałą projekcję. Zapach stworzył Francis Courquijean. Obydwie te wersje stworzył Francis Courquijean. Natomiast wersja EDT ma więcej takich różnych cytrusików w środku, tak? Już tutaj popatrzę sobie. No tak. Co ona tutaj ma? Kmin, grejpfrut, mandarynkę. Ta wersja EDT. Natomiast wersja EDP to jest po prostu, to jest oda do figi, to jest ambrozja figowa, to jest tak apetyczny zapach, tak piękny, że chciałoby się go zjeść. Chciałoby się go zjeść, wypić, wytarzać w nim. Fleur de Figuer tutaj to jest po prostu całościowo figa. To jest hołd oddany fidze, bo mamy tutaj i figę, i owoc, i gałązki, i kwiaty, i nektar figowy, paczule, nuty drzewne, piżmo i znowu w bazie jest nektar figowy. W każdej fazie zapachu mamy figę. I to jest ambrozja figowa. To jest zapach tak energetyczny również, ale tak piękny, radosny, że gdybym miała zobrazować komuś szczęście, to bym powiedziała: powąchaj Fleur de Figuer, to poczujesz, czym jest szczęście, jeżeli jeszcze nie wiesz. To jest zapach błogości, ekstazy, radości. Bardzo naturalny, bardzo wilgotny, bardzo nasycony. I jednocześnie jest to figa słodka, właśnie taka nektarowa, taka jak ambrozja. Bo ja znam inne figi, które są bardziej szorstkie, chropowate, tak? Takie dzikie, to ta figa jest słodka, śliczna, przypominająca nieco może Angel Sucre w klimacie. Także bardzo polecam Fleur de Figuer. I co jeszcze miałam powiedzieć? No, miałam powiedzieć, że nagrywam ten film już czwarty raz, ponieważ ciągle są jakieś pomyłki, albo jakieś światło nie takie, albo coś się dzieje. No taki to jest dziwny czas. Nie czuję się dzisiaj najlepiej, nie wiem jak wy. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze. I ciąg dalszy nastąpi. Przedstawiłam wam trzy zapachy z serii najlepsze z najmniej znanych. I żegnam się z wami do następnego razu. Dziękuję za uwagę. Otoczona tą nietrwałą, ale jakże piękną chmurą. Heliotrop. Fragonard. Dobranoc. Pa, pa.